Czasami trafiają do mnie urządzenia z amatorsko przerobionymi gniazdami głośnikowymi. Często jest to zrobione tak fatalnie i źle, że postanowiłem nakręcić krótki filmik, żeby Wam pokazać, jak takie gniazda można ładnie i w miarę przyzwoicie zrobić. Witam serdecznie. Za jakiś czas pojawi się u mnie reportaż z naprawy wzmacniacza Yamaha DSP-AX1 i DSP-A1000, gdzie wymieniam gniazda głośnikowe. W jednym z tych wzmacniaczy. Drugim nie wymieniłem. Niestety była taka usterka, że ten wzmacniacz wrócił do mnie po jakimś czasie, ponieważ nadal te gniazda nie łączą. Dlaczego nie łączą? To dlatego, że są połamane. W końcu uzgodniłem z właścicielem, że założymy nowe i w tym krótkim filmie chcę Wam pokazać, jak to zrobić. Oczywiście w takim typie wzmacniacza jak ten należy zdjąć boki, zdjąć górę, odkręcić wszystkie te śrubki, żeby można było wydostać to gniazdo na zewnątrz, ponieważ będziemy musieli je wylutować z PCB. Praca w takiej pozycji jest utrudniona. Robimy sobie zdjęcie lub notujemy rozmieszczenie przewodów i odłączamy cały ten element od wzmacniacza. Kłopotliwe gniazda to są te wykręcone. Te końcówki tutaj będzie trzeba po prostu uciąć, żeby można było je wykręcić i wyciągnąć także te blaszki. Stare gniazda mam usunięte, teraz należy szlifierką, piłą, jakimkolwiek innym narzędziem usunąć te kołnierze. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Gniazda, które chcę tutaj założyć, mają większą średnicę, więc musimy wypiłować otworek w środku. Mało tego, one tam tutaj średnicą nie wchodzą w ten kołnierz. Będziemy mieli nowy kołnierz, czarny, tak jak widzicie tutaj. I to nam przeszkadza, więc dlatego dopasowujemy te gniazda do tej podstawy. Wybieracie zestaw narzędzi, który Wam najbardziej odpowiada, lub taki, jaki posiadacie, do usunięcia tych kołnierzy. Chcąc zamontować ten element, należy wyfrezować w tym owalny otwór. Dlaczego owalny, zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że widać teraz, dlaczego owalny. Te ścięcia służą temu, żeby się gniazdo nam nie obracało podczas przykręcania. Ale mamy tu pozostałości blaszek, końcówek, które tak wyglądają, tak? Żeby nam się nie zniszczyło to, należy te otwory, które tu widzicie, zalać jakimś tworzywem. Może być to żywica oksydowa, a może być to klej do tworzyw sztucznych, albo jakaś masa uzupełniająca. Bądź co bądź, należy te otwory tutaj zalać przed frezowaniem. Prawda jest taka, że im mniej nabrudzicie sobie masą epoksydową, tym mniej obróbki mechanicznej będziecie mieli później i tym lepszą jakość wizualną. Co prawda to nie widać, ponieważ tutaj to chowa się pod blachą, ale zawsze dobrze jest zachować jakieś tam względy estetyczne. To co tu widzicie, bardzo łatwo będzie obrobić czy tym, czy innym frezem. Jeżeli nie macie mechanicznego frezu, no to wtedy trzeba to obrobić papierem ściernym, a to już jest nieco trudniejsza robota. Podczas gdy żywica schnie, możemy przygotować sobie płytkę drukowaną. Z reguły robię otwory na przestrzał. Gniazdo będzie w taki sposób zamocowane. Krótki przewód do tego otworu, żeby był podlutowany i przekręcony. Natomiast tu jest problem w tym miejscu. Będziemy musieli zastosować taśmę izolacyjną, ponieważ ten otwór nie jest do tego kanału. Jak widzicie, kanał jest tutaj, a tutaj mamy do kanału LG. Więc, żeby nie zrobić żadnego zwarcia lub mono, musimy troszeczkę inaczej przewód poprowadzić. Ten otwór niepotrzebnie to wywierciłem, a to dlatego, że patrzyłem z tej strony. Wniosek. Należy płytkę obejrzeć z obu stron, żeby dokładnie poprowadzić te kanały. I teraz tak, tu widzicie wyrwany pad. Może to był przyczyna nie łączenia, on sobie luźno chodził. Ale, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj, żeby nam nie zwarła końcówka ta, musimy nakleić duży kawałek taśmy izolacyjnej albo położyć przekładkę preszpanową. Preszpan z wyfrezowanym rowkiem na ten drut powinien leżeć idealnie do tego taśma izolacyjna i spokój mamy. Po przymierzeniu całości okazało się, że gniazdo jest nieco za długie, nawet z tą podkładeczką, więc ten występ, który tam na końcu był, skróciłem, żeby nam to ładnie weszło i nie stwarzało żadnych problemów. Także w tej chwili mamy taką przestrzeń, niczym to nie przeszkadza, tutaj to będzie zabezpieczone,
żeby miedź mięśniowa nie działa. I przewód i tak wprowadzam tutaj. Do środka musi być przewód zakuty wprowadzony. Także będzie trzeba zrobić miedź, nie samą linkę, chociaż mogłaby być taśma na przykład, nie? To byłoby trochę lepiej. Linkę mieć zakutą skówką, wprowadzona do środka, przykręcona tą śrubką, osadzona w tym gnieździe i to będzie cała robota. To mi jest niepotrzebne, to żółte. Tutaj to sobie zaginam. I teraz jak to włożyć? Włożymy tak, żeby skówka była od strony śruby. Dlatego ją trochę poluzuję. Skówka od strony śruby, żeby nam ten przewód docisnęła. OK. I siłowo już zakończam. Zakańczam do oporu. I mamy tak, miedź dotyka miedzi, skówka jest tylko dociskiem, to zakucie, a tą stronę po odpowiednim formowaniu będziemy lutować do PCB po przejściu przez, mniej więcej tak to będzie, wszystko w porządku. Ten przewód to jest ten sam przewód co to, zwłaszcza na centymetrowym kawałku nie będzie sprawiało nam to różnicy. Krawędź cięcia zabezpieczona cyną, to i tak nie bierze udziału w procesie przesyłania sygnału audio, bo to jest tylko zabezpieczenie tej krawędzi. Tam w środku nie ma cyny, zresztą ciężko to lutować, bo to grube. Przygotowane mam do zrobienia, teraz muszę porobić otwory tutaj. Mam już wyczyszczone otwory porobione, więc trzeba gniazdo założyć. Z tego powodu, że ta podkładka mi nie przejdzie przez ten otwór, ja nie będę powiększał otworu, po prostu zamontuję to, przykręcając najpierw do obudowy tę część. Następnie przewlekę sobie przewody, zakręcę gniazda, oczywiście przewlekę przewody, tak żeby montować to już tutaj na miejscu. Najpierw gniazdo wkładamy, przykręcono oczywiście ten fragment plastiku, gniazdo wkładamy, zakręcamy sobie od dołu śrubkę, zakładamy podkładkę oczywiście i mamy montaż. Wszystkie cztery tak trzeba zrobić. Będzie trochę zabawy, żeby wprowadzić przewody, przygotowane otwory, ale to wszystko już jest proste. Gdy już mam końcówki od gniazda przewleczone, wystarczy je odpowiednio polutować i skręcić cały wzmacniacz. Warto jeszcze sprawdzić, jaki mają opór gniazda między doprowadzeniami od głośników i czy nie ma przebicia do budowy. Jak widzicie, gniazda tak wyglądają, są zamontowane. Od drugiej strony tak to wygląda. Niestety filmuję telefonem, więc za dużo nie pokażę, bo telefon się nie zmieści, żeby wam to tam dokładnie pokazać. Nie zapomnijcie wyczyścić sobie płytki drukowanej z resztek topnika, zabezpieczyć to. No, to składamy wzmacniacz do końca. Gniazda podłączone. I gra. Na razie, trzymajcie się.